My, uczniowie klasy 8, nie byliśmy pokornymi dziećmi. Przepraszamy za wszystkie kłopoty i przykrości oraz prosimy o wybaczenia. A jednocześnie dziękujemy Wam, nasi najdrożsi nauczyciele, za wyrozumiałość, cierpliwość i miłość. Będziemy Was traktować z ogromnym szacunkiem i nie zapomnimy. Dziękujemy Pani Dyrektor i Wam, drodzy nauczyciele, wychowawcy, za troskę i opiekę aż do ostatnich dni w murach tej szkoły. A dziś szczególnie nisko kłaniamy się naszej pierwszej Pani z zerówki, która dbała o nas od pierwszego dnia szkoły. Dziękujemy tym, którzy rozbudzali w nas miłość do sztuki, prowadząc nas przez świat muzyki i plastyki. Dziękujemy nauczycielom, którzy rozbudzali w nas duszę humanisty, ukazywali piękno ojczystego języka, uczyli nas miłości do ojczyzny i przybliżali do Boga. I tym, którzy uczyli nas sprawnie liczyć i rozbudowali w nas biologiczną, chemiczną, geograficzną, fizyczną ciekawość świata. Dziękujemy za ogromną cierpliwość podczas wpajania nam do głów zasad gramatyki, jak i ciężkie próby nauczenia nas wymowy niemieckich i angielskich słów. Pragniemy też podziękować wszystkim za profesjonalne porady psychologiczne oraz tym, za sprawą których jesteśmy sprawni, silni i zdrowi. Dziękujemy gorąco pracownikom obsługi za to, że troszczyli się, by w szkole było czysto i bezpiecznie. Największymi wspomnieniami ze szkoły są wycieczki szkolne, na których najwięcej czasu spędzaliśmy razem. Piękne wspomnienia! Zdarzyło się nie być najgrzeczniejszym uczniem, pewnie głównie dzięki temu wy nauczyciele o mnie nie zapomnicie. Ja o was też nie zapomnę. Ze szkołą w Anielewie kojarzą mi się festyny oraz imprezy szkolne, na które bardzo chętnie chodziliśmy. Uczestniczyłam w wielu konkursach, dzięki którym mogłam się rozwinąć. Będę bardzo miło je wspominać. Najmniej wspominam zawody i turnieje sportowe. Zdobyte medale będą mi przypominać o aktywnie spędzonym czasie w szkole podstawowej. Nawiązywaliśmy znajomości, lecz zdarzały się kłótnie, jak w każdej klasie, ale zawsze mogliśmy na siebie liczyć. Mimo wielu nieobecności w szkole, zawsze mogłem liczyć na pomoc nauczycieli i kolegów z klasy. Będę to mile wspominać. Wspominam pierwszy dzień w szkole. Nie mogłem się doczekać, aż pójdę do zerówki. Jednak im byłem starszy, najbardziej podobały mi się ostatnie dni szkoły. Mile będę wspominać nauczycieli. Byli oni dla nas nadzwyczaj wyrozumiali. Nie wiem, skąd w nich tyle cierpliwości. Nie byłem aktywnym uczniem, ani duszą towarzystwa, ale w tej klasie zawsze miło spędzałem czas. Każdy dzień w naszej klasie był inny. Czasami lepszy, a czasami gorszy. Ale na pewno nie zapomniany. Mile wspominam turnieje i zawody. Do jutra się może wyrobimy? Ja. Każdy dzień w naszej klasie jest inny. Czasami lepszy, czasami... Każdy dzień w naszej klasie był. Dziękujemy Pani Dyrektor i Wam, drodzy nauczyciele, wychowawcy, za troskę i... A jednocześnie dziękujemy Wam, nasi najdrożsi za nauczyciele, za wrozumiałość. A dziś szczególnie nisko kłaniamy się w naszej...